Wspaniali mężczyźni i ich cudowne maszyny przed startem do najtrudniejszego rajdu w Europie. Dziesiątki tysięcy podniecił miraż sukcesu polskich Fiatów. Faworytami były Porsche, doskonale BMW, podrasowany Opel i niezmordowany Garbus. Czy uda się naszym Fiatom? Nie udało się. Pierwsza próba i jak zwykle gorzkie żale. Nie wszystko zagrało we Fiatach, zbyt słaby był serwis. Sprzysięgli się chyba konkurenci, czy co? Międzynarodowy rajd to nie przelewki. Zależy nam na laurach, ale nie za wszelką cenę. Dobrze spisali się tylko weterani. To chyba za mało, jak mówi przysłowie, zlej tanecznicy i rąbek spódnicy zasadą.